Here we go. Jesteśmy z Team Bronze 5. No okej. Okay. A na jakiej pozycji grałeś? Ja grałem na midlane. A kim grałeś? Grałem Ahri. Na jakie miejsce liczycie? Na pierwsze. No to jak każdy. Na jakiej pozycji gracie? Ja na dekery. A ja na dżungli. Jesteś tutaj pierwszy raz, czy byłeś już kiedyś? Ja no pierwszy raz jestem. A wybierasz się na następną edycję? No chyba tak. Z której jesteście drużyny? Z drużyny Dzikich Perliczek. A jakich przeciwników się najbardziej boicie? Żadnych. Chyba żadnych. Jest na drużyny. Na które miejsce liczycie? No liczymy na pewno w finał. Której drużyny obawiacie się najbardziej? Gołębiej Miłości. A czy były chwile takie zwątpienia, gdzie już myśleliście, że zaraz przegracie i odpadniecie? Nie, ja motywuję cały drużynę. Graliśmy bardzo bezpiecznie i wszystko poszło po naszej myśli. Tak dobrze wam szło. Czy zamierzacie przyjść na następną edycję w czerwcu? To na pewno. Raczej tak. Bardzo fajnie było. A ogólnie jak podobały wam się całe zawody, organizacje i wszystko? Super było. Fajnie. Lubisz naleśniki? Lubię naleśniki. A jakie najbardziej? Z serem i nie wiem, z dżemem i z Nutellą i nie wiem czym jeszcze. Co nie poszło tak w tym meczu, że nie zajęliście już tego trzeciego miejsca? Wszystko po kolei. To za dużo by wymieniać rzeczy, które poszło nie tak. Po prostu mieliśmy małe zgranie, powiedzmy. A czy spodziewaliście się słabszych przeciwników, mocniejszych? Szykowaliście jeszcze jakieś zagrania? Spodziewaliśmy się takich, jacy właśnie są. A czy zagrania jakieś szykowaliśmy, to raczej nie wszystko robiliśmy na spontanie. Sytuacja była oczywiście stwierdzona od początku. Celowaliście w te wysokie miejsca. No i nadal wysokie, jest to czwarte miejsce na te drużyny. Średnio powiedzmy. Ja subiektywnie uważałem, że raczej już wczoraj odpadniemy, ale jakoś nie wiem jak to się udało. No ale jakoś się dostaliśmy tutaj. No ale daliście radę i widziałem, że prezentujecie dość wysoki poziom, więc ja wam w tym momencie gratuluję za zajęcie chociaż czwartego miejsca. Dziękujemy. Liczyliście na to swoje zasłużone już trzecie miejsce? Czy liczyliście troszkę wyżej, niżej? No liczyliśmy na pierwsze miejsce, ale się nie udało. No tak jak większość drużyn. A co poszło nie tak w tych meczach, które no, pozwoliły wam na zajęcie wyższego miejsca? Co było na tej dżungli nie tak? Czego tam brakowało? Gracza. Gracza może brakować, ale coś poszło nie tak z gankami, może klipowanie innych linii, linie za bardzo pushowały? Nic nie robił. Absolutnie nic? No... Siedział sobie w dżungli i po prostu miniony bił. A była jakaś taka wasza najlepsza sytuacja, coś czego się cieszycie, że zrobiliście to podczas turnieju? Wyszliśmy. Spodziewaliście się pierwszego miejsca na turnieju? No nie do końca. Szczerze liczyliśmy chociaż na RP. Aha, czyli chodziło tylko o jakby zarobek w grze, a jak... Kto był tutaj najlepszym zawodnikiem w tym meczu? W tym meczu no, najlepiej zagrał Kacper. Dzięki niemu właściwie wygraliśmy. Dobrze się pozycjonował jako AD Carry. I razem jeszcze z Tarikiem. Kuba zagrał Tarikiem. No byli bardzo dobrzy i nie można było ich pokonać. Wiedzieliśmy, że Zaja ma naprawdę bardzo dużo killi, ani razu się nie wyłożyła na przeciwnikach. Poziom minionów też miałeś dużo wyższy niż Draven, choć Draven prezentował dużo lepsze zagrania.
Ale tutaj rzeczywiście wasze zgranie doprowadziło was do zwycięstwa. Czy to ćwiczyliście wcześniej? Tak, ćwiczyliśmy na różnych turniejach internetowych, gdzie zazwyczaj przegrywaliśmy, ale graliśmy na dosyć wysokie rangi i no, ciężko było wygrać. Ale to dzięki był temu turniej na Eslu, czy jeszcze jakieś inne stronki? Battlefly, w sumie się nazywało. No dobrze, czy coś jeszcze chcecie dodać od siebie? Może jakieś zalecenia na następne turnieje dla drużyn, dla siebie? Nigdy się nie poddawać. Nigdy się nie poddawać, właśnie. No właśnie, na początku przegrywaliśmy bardzo, ale wyczekaliśmy i potem udało się wygrać. Baliście się trochę tych gołębi? Jak na pierwszy rzut oka, że gracie z dużo wyższymi rangami? No, był jednak ten 19 miejsce na Eunę. No dobrze, ja wam bardzo dziękuję za turniej, no i życzę powodzenia na następnych. Coś takiego ciekawego się zdarzyło? Jak ten flash na Drake. A, no kolega tutaj... Walnął ścianę. Kolega przywalił ścianę flashem i umarł.